The Game Awards 13 grudnia się odbędzie i to będzie na streamie u mnie, więc zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś chce w moim towarzystwie sobie obejrzeć. Ja się spodziewam, że to będzie fajna impreza. Ona z roku na rok jest coraz ciekawsza i coraz poważniej jest traktowana, więc trzymam kciuki. Należałoby oddać głos na moje... Bo można chyba oddać głos, mam nadzieję. Bo jeśli nie można oddać głosu, to to nagranie nagle zostanie przerwane. Więc... Nominacje 2019 Game of the Year. Co my tu mamy? Można przesuwać w tę stronę. Więc mamy The Outer Worlds, Super Smash Bros, Sekiro, Resident Evil, Death Stranding i Control. U mnie są dwie opcje, tylko The Outer Worlds i Death Stranding. I chyba Death Stranding wygra jednak, mimo że The Outer Worlds... No, chyba Death Stranding. Okej. Okay. Dostałem nagrodę. Fajnie, że mam nagrodę, ale okej. Okay. Cookiesy też są okej. Okay. Close. Game of the Year. Action Game. Apex. Call of Duty. Devil May Cry. Gears 5. Metro Exodus. Ohoho. Astral Chain to już na pewno nie. Call of Duty jak dla mnie. Apex jest też super na pewno, ale Call of Duty... zagłosowany. Action Adventure Game, Borderlands 3, Death Stranding. Gameplayowo to bardziej bym oceniał, nie? Bo Death Stranding jest super, fajny, ale fabularnie i jeżeli chodzi o budowę świata. Natomiast jeżeli chodzi o action, to Borderlands 3 dla mnie. Artystyczna, wizja artystyczna. To ciekawa koncepcja. Sayonara, Gris, Death Stranding. Control dla mnie. To jest tak nietuzinkowa kreatywność, tak? Osiągnięcia techniczne, tak. Control, proszę państwa. Audio, best in audio. No to w tej materii Death Stranding. Muzyka i w ogóle. Community support, o to trudno mi powiedzieć w zasadzie. Wydaje mi się, że albo Apex, albo R6 tutaj, ale spróbujmy Apex, bo bardzo ładnie ruszyło to. Chociaż ja wiem, czy oni mają... No, niech będzie. Content creator of the year. Aha. Ewok. Dr. Lupo. Core, ja nie znam tych ziomków. Shrouda tylko znam, więc zagłosujmy na Shrouda. Trener e-sportowy, nie mam pojęcia, nie będę głosował w ogóle. Event e-sportowy. Wydaje mi się, że ten... zagłosujmy na IEM. Patriotycznie. E-sports Game of the Year. League of Legends, no, tak mi się wydaje. Ciągle. Na pewno nie Fortnite. Host e-sportowy. Nie wiem. Player e-sportowy. No nie, też nie bardzo. Team e-sportowy, Boże. Dużo mają tych e-sportowych kategorii, nie? One tak mnie średnio. Gra familijna. Jezu, same jakieś Marie. To też nie dla mnie. Fighting game. No Mortal Kombat zdecydowanie, nie? Tu akurat innych nie znam nawet, więc nie ma o czym mówić. Indie game, fresh indie game. Zaum. O, Disco Elysium. O kurde, bardzo, bardzo mocno. Ale z drugiej strony, For Slade Spire. Ale nie, Disco Elysium dla mnie. To jest super gra. Game Direction. No to Death Stranding tutaj. Chociaż ten Control też mi się bardzo podoba, ale Death Stranding tutaj. Games for Impact. Prowokująca gra, tak? Ze społecznościowym jakimś zacięciem. No to trudno mi powiedzieć tutaj, bo nie grałem w żadną z tych. Totalnie nie grałem. Swoją drogą, one powinienem sobie na liście dodać te gry. Ta. Concrete Genie podobno jest fajna. Life is Strange, lada moment będę grał. Te pozostałe, no nie będę głosował. Gry niezależne. Disco Elysium. Mobilna gra. A tutaj chyba mogę z czystym sumieniem na Call of Duty głosować.
Gra multiplayer, no Call of Duty. Tak. Mimo, że uważam Apex super, ale Call of Duty naprawdę narracja. A cholera, to jest ciekawa sprawa. Kurde, Outer Worlds będzie przegranym tego, bo to narracyjnie uważam, że chyba Control jest najlepszy. Zresztą Plague Tale też jest spoko, ale narracyjnie Control jest bardzo, bardzo ciekawy. Death Stranding jest bardzo prostolinijny, jeżeli chodzi o narrację. No, fabuła jest ze zwrotami akcji, jest ciekawa, interesująca, ale narracyjnie uważam, że jest niekoniecznie jakiś wybitny. Ongoing game, czyli gry, które działają i sobie radzą wyśmienicie. Dajmy Apexowi tutaj. Performers. O, Ashley Birch. Co to jest? O, Parvati. O, tak, chyba tak. Ale kurde, Mats. I to też Matthew Poretta w Control. Shit. Norman Reedus. Nie, Norman Reedus, jego to tak nie widać za bardzo, ale Mats. Szlak między Courtney. Ashley też była świetna jako Parvati. Kurde, na The Outer Worlds. Mats, no bądźmy uczciwi. Mats. Super był. Gry role-playing, to bez The Outer Worlds. Ale The Outer Worlds może przegrać z Disco Elysium. Bo Disco Elysium jest takie wyjątkowe. Score and music, no, to zdecydowanie. Dobra, dobrze, dobrze, idziemy dalej. Sports and Racing Game. Czy tutaj jest coś, co... Nie ma nic takiego, co bym pogrywał, więc... Gra strategiczna, Anno. Anno, cudowne, cudowne. A co my tu jeszcze mamy? Coś tu... Czemu to jest takie... Czekajcie. Czemu mi się to nie mieści? Na ekranie wszystko. Anno jest fantastyczne. VR-ka. No to nie, wiem nawet co to jest, ale... Znaczy powinienem na Beat Saber, bo... Duże darzą sympatię, duże... Co? Darzę sympatią ogromną, ale nie grałem. No to co, ile jest moja opinia warta? Tyle co nic. Więc żeśmy zanominowali, proszę państwa. Jeżeli ktoś ma inne zdania w tej sprawie, no to proszę zagłosować.